Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek Super Danganronpa Another. Witam was w kolejnej części piątego procesu i na sam start, zanim jeszcze przeniesiemy się do krainy podstępów, plot twistów i całej reszty, chciałbym dać takie małe ogłoszenie dotyczące Super Danganronpa Another 2. Ponieważ często pojawia się to w komentarzach i wątpię, żeby nawet ten mój apel, nawet w tej serii, jakoś to zastopował, aczkolwiek być może parę osób to uspokoi, no bo tak naprawdę od marca wam powtarzam, że zaraz wyjdzie, ale słuchajcie, po pierwsze ja nad tym nie pracuję. To jest warte zauważenia. Wiem, że nie każdy może łączyć te fakty, ale tak wolę zaznaczyć. Ja nie pracuję nad tłumaczeniem, ja tylko jestem jakby osobą, która nagrywa za pozwoleniem. Zresztą tam pozwolenie nie trzeba mieć nawet, ale no ja i tak, wow, zapytałem. Sorka, czytałem przez przypadek. Znaczy jak... Ja nie jestem jakby częścią tłumaczy. Po drugie, tłumacze robią to całkowicie za friko. Nie dostają kasy za to ani nic, więc robią to po prostu w wolnym czasie, a robią to naprawdę bardzo dobrze, bo jest jakby podkład głosowy, jest przetłumaczone wszystko i naprawdę jest cacy zrobione. No i jak to w ogóle wygląda? Czy to kiedykolwiek się pojawi, czy będziemy oglądać? No ja raczej bym wolał to zagrać, nawet jeżeli będziemy czekać na każdy rozdział po rok, chociaż wątpię. Wydaje mi się, że to jest teraz taki jakiś duży przeskok czasowy i przez sytuację na świecie, i przez całą resztę. I pokażę wam tylko jeden mały obrazek, który jest bodajże tutaj. Jest on właśnie z Discorda oficjalnego. Jest to kanał, który się nazywa Progres coś tam i pokazuje, jaki jest progres pracy nad chapterami. Jak widzicie, prolog i chapter pierwszy są completed. Graliśmy w niej na kanale, jest ponad 22 odcinki serii plus te poboczne materiały, więc jest tego sporo. No i oprócz tego mamy jeszcze rozpiskę dalszą. Jak widzicie, chapter drugi, który teraz czekamy, ma 100% skończonego translation, czyli tłumaczenia, 100% skończonej lokalizacji, którą, jak mniemam, jest po prostu przenoszenie różnych grafik, które są w języku tam koreańskim, na język angielski. To jest podmiana plików graficznych, bla 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 bla. Po trzecie, proofreading. Podejrzewam, że to jest takie doczytywanie dialogów, żeby zobaczyć, czy wszystko ma sens, czy nawet jeżeli coś przetłumaczyli, to czy to ma sens w kontekście całego zdania, co też jest pewnie masą roboty. Dalej mamy voice acting. Jak widzicie, tutaj nie mamy jeszcze 100%, mamy 90%, więc prawdopodobnie zostało mi do dogrania paręnaście, dziesiąt, set linii tekstu. Dalej mam implementation, czyli implementację tego do gry samej, czyli podejrzewam, że to wszystko, co oni sobie tam przetłumaczyli w jakichś tam programach do tłumaczenia, muszą jeszcze przełożyć do tej gry samej. Muszą wejść, podmienić pliki i tak dalej. Tutaj mam 94%, więc jest sporo. Dalej mamy testing 65%, czyli testowanie, czy to wszystko powyższe działa i czy można, czy jak zwykły Mr. Bobru odpali sobie to na swoim komputerze, czy wszystko nie działało. No i tak to wygląda. Zapytacie mnie, czy te cyferki w ogóle się zmieniają, czy one takie są od lat. Zmieniają się to bardzo często. Jak po raz pierwszy tutaj zerknąłem, to voice acting był na 60%, to było gdzieś tak z 2 tygodnie temu, z 3 tygodnie temu. Implementacja, nie pamiętam na jakim poziomie była, testing było chyba 0%, więc naprawdę oni coś tam robią. Myślę, że nie podają tych cyferek z tak zwanej, za przeproszeniem, dupy. Więc możemy im zaufać, możecie sami wejść, jest to Discord Super Dubbing Rompa Another 2, oficjalny Discord tego projektu tłumaczącego. Myślę, że bez problemu go znajdziecie. Jeżeli byście mieli problem, to możecie mi napisać, ja postaram się wam coś tam przekierować. Ale polecam generalnie. No jak widzicie, też jest napisany chapter 3, chapter 4, work in progress, czyli chociaż jest praca nad drugim chapterem i on jest rozwinięty jako jedyny tutaj, no to też trwa również praca nad 3 i 4 chapterem w międzyczasie, więc być może tak naprawdę już jest on przetłumaczony, tylko trzeba dodać tam linijki tekstowe i tak dalej, i tak dalej. Czekamy. 5, 6 i epilog na razie nie są jeszcze ogłoszone, więc po prostu pozostaje nam czekać. Jeżeli by to trwało bardzo, bardzo długo, to dam wam ankietę i zadecydujemy wspólnie, czy coś z tym robimy, czy nie. Na razie to tyle co do tego ogłoszenia. Konkretne o to zabieram już. Tutaj wyłączam niepotrzebne rzeczy. No i słuchajcie, moi drodzy. Proces, wracam do procesu, mam nadzieję, że rozjaśniłem wam mroki tego zagadnienia. Ogólnie mamy jeszcze masę fangame'ów zarówno do oglądania, parę jeszcze do ogrania, parę do obejrzenia w postaci jakichś zapowiedzi. Naprawdę będzie jeszcze co się działo. Jak już będzie brakowało wszystkiego, to wtedy będziemy myśleli o przyspieszeniu Super Danganronpa Another 2, która chyba jest najciekawszą serią z wszystkich, które tutaj się pojawiały, a ja jestem zdania, że na dobry warto poczekać, więc tak. Dobra, wracając do samego odcinka, przepraszam za ten niesamowicie długi wstęp. To, co powiedział Maeda, jest prawdą. Nie widziałem tego na własne oczy,
Ale to prawdopodobnie jest prawda, skoro Monokuma nas o tym poinformował. Czy zostawiamy Mekaru, dlaczego w ogóle użyłeś takiego argumentu? Tak jak istnieją te zasady, to jest niemożliwe, żeby Kurokawa działała jako wspólniczka. Nie tylko Kurokawa. To jest niemożliwe dla kogokolwiek. Tak długo jak Kisaragi był w pokoju nagrań, wejście lub wyjście do tego pokoju jest niemożliwe. No dobra, ale tu wydaje mi się, że ja jestem po prostu trochę niedoinformowany, bo ja nie rozumiem. No ale przecież on i Mekaru tam weszli, chociażby. Chociażby on i Mekaru i żadna zasłona nie spadła, po prostu chodzi chyba o drzwi. No to co, nie można założyć, że na przykład Kisaragi nawet resztą sił... Podejrzewam, że to zmierza po prostu do tego, co ja postawiłem jako teorię, czyli do tego po prostu, że oni współpracowali, ale to jest tak wydaje się być nierealistyczne, że to nie miałoby sensu, że dlaczego Kisaragi w ogóle miałby współpracować, a wydaje mi się, że do tego właśnie dążymy. Tak, to ma sens, Maedeku, on nie jest sprawcą. Poczekaj ta. To, że nie można wejść przez drzwi frontowe do tego pomieszczenia, nie oznacza chyba, że możliwość zbrodni znika, co nie? Przecież można było przez salę balową wejść. Jeżeli nie można wejść, kiedy ktoś jest w środku, to nie można najpierw wszystkiego przygotować, a potem włożyć tam Kisaragiego? Nie. Jeżeli to jest tyle problemu, szanse są raczej niskie. Sprawca zostałby złapany na czwartym piętrze, zanim by dokończył robotę. Czyżby? To nie zajęło nam tak dużo czasu, żeby dostać się na czwarte piętro. To wy mówicie, że to wszystko, co my ustalili, to była tylko zgadywanka? Cóż. To, że ja jestem sprawcą, a Kurokawa jest wspólniczką... Zszokowałem się, bo było to takie nagłe. Nie byłoby sensu, żeby być wspólnikiem. A ja nie miałem powodu, żeby zabić. O czym ty gadasz, Maeda? Twoje oskarżenia w twoją stronę nie zostały jeszcze odrzucone. Co? Oczywiście słyszałem to o pokoju, o pomieszczeniu nagrań z tobą. Ale chyba zapomniałeś o jednym ważnym detalu. Nie pamiętasz? Kiedy nam to tłumaczył, Mokuma powiedział to jasno. To sprawdza tętno osoby w środku. Żeby... ustalić limit wejść. Aha, czyli jednak. No to nie wiem, w ogóle brakowało mi tej informacji. Ja trochę nie zapomniałem, ale coś kojarzyłem właśnie. Chyba w poprzednim odcinku zadałem to pytanie, co jeżeli osoba nie miała tętna? No i teraz wszystko się układa. Naprawdę? Więc... Co to właściwie oznacza? Drzwi nie otwierają się, kiedy ktoś jest w środku, ale... Ten warunek nie liczy się, jeżeli osoba w środku jest martwa. It's not about distinguishing whether what... Tu nie chodzi o to, żeby odróżnić, co w środku jest ludzkie, ale żeby odróżnić coś, co w środku ma ludzkie bijące ludzkie serce. Słuchajcie, naprawdę, ja może jestem teoriarzem spiskowym, który wszędzie widzi kazuiczego i tak dalej, ale jeżeli to, te wszystkie plot twisty, te wszystkie fakty nie idą w stronę tego, że Mikaru Kurokawa nie jest człowiekiem, to naprawdę będę bardzo zdziwiony, albo Kisaragi, że to wręcz aż się prosi, takie zaznaczenie aż na pomarańczowo podkreślanie, że to musi być bijące ludzkie serce. A pomyślcie, że jeżeli rzeczywiście ta zasada nie tyczy się jej, no to ona tak naprawdę mogła wchodzić tam zarówno z Kisaragi, tak naprawdę ile by chcieli. Ile by tylko chcieli. No, więc to oznacza? A fakt, że rozpatrujemy to pod kątem tego, że Kisaragi był martwy, tylko mnie utwierdza w przekonaniu, że gra wręcz daje takiego... No, skupcie się na tym Kisaragi, nie skupcie się wcale na tym, że być może Mikako i tak by mogła tam wejść, nawet jakby Kisaragi był żyjącym człowiekiem. To jest to. To oznacza, że Kisaragi był już w pokoju nagrań. I to oznacza, że sprawca mógł wchodzić i wychodzić, ile dusza zapragnie, jeżeli znał hasło. Więc... Mam rację, Mokuma? Tak, zgadza się, teoretycznie więcej niż dwie osoby mogą zmieścić się
Do środka, do tych archiw, jeżeli osoba w środku jest już... A, records. Ja to tłumaczę cały czas jako pokój nagrań, co jest oczywiście z mojej strony niedopatrzeniem. To jest bardziej taki pokój... Chyba archiwa będą najlepszym określeniem tego. Coś w tym stylu. Zresztą ja wiedziałem, że to nie jest taki pokój nagrań. Ja zresztą nie patrzyłem na to jako na pokój nagrań, nie wiem, jakichś tam muzycznych, tylko bardziej patrzyłem na to jako na taką może radiostację, coś w tym stylu, taką wiecie, taką pokój do komunikacji, do nagrania jakichś, do nadawania sygnałów. Ale archiwa chyba od teraz możemy tak określać. To mam nadzieję, że ktoś, kto ogląda ten filmik, nie skipuje ani momentu, bo teraz będzie się dziwił, skąd ja nagle zaczęłam mówić o archiwach. A, to jest dobry test na to, czy oglądacie uważnie. Czy osoba, która w środku jest martwa, czy zatrzymała serce celowo? A więc? Masz jeszcze coś do powiedzenia, Yuki Maeda? Na początku ja był sceptyczny, ale... Jeżeli dowody wspierają to do tego momentu, jedynym sprawcą jest Yuki. Czy to jest kłamstwo, Maeda-kun? Maeda-kun? Popełniłeś zbrodnię. Poczekajcie chwilę. Chwila. Nie, ja naprawdę jestem niewinny. Mekaru, pomyśl jeszcze raz. Czy naprawdę wygląda na mordercę? Rudy ostatnio o wszystkim zapomina, a dodatkowo cały czas zachowuje się jak jakiś psychopata. Nie, spoko. Mam czterech takich znajomych na sekundę zdobywam. Spójrz mi prosto w oczy i powiedz to. Maeda, jeżeli mam być szczera, mam jeszcze wciąż sporo pytań. Nie jestem przekonana. Ale nie ma odpowiedzi innej niż rozumowanie. Tak długo jak na szali jest moje życie, nie mogę poddać się jakimś trywialnym emocjom. Ja na początku wiedział, że tylko Rokawa musi być sprawczynią. Chociaż... ten motyw zostawiałem dowodów nie tłumaczy tego zachowania. To niemożliwe. Nie. To nie jest... Poczekajcie. Kurczała. Nie stój tak i powiedz coś. Jesteś... Nazywają cię współsprawczynią. Tylko ty możesz dowieść mojej niewinności. Nie sądzicie, że to jest dziwne? Normalnie ona mówiła parę słów, ale na tym procesie lasowym Kurczała jest dziwnie... Dziwnie taka cicha. To jest dziwne, że ona nie mówi nic, nawet kiedy jest oskarżana o bycie współsprawczynią. Cóż, przyznaję to. Kurkała, błagam cię, proszę. Jeżeli to się skończy moją śmiercią, to zepsuję wszystko. Nie jestem sprawcą, a ty nie jesteś sprawczynią. Więc proszę, powiedz im coś. Kurkała? Przestań, Maeda. To chyba już koniec. He? O czym ty gadasz, Mikato-chan? Przepraszam, że byłam cicho, ale nie mogę już was oszukiwać. Powiem wam teraz całą prawdę. Żadnych tropek poza końcem zdania? O nie, coś tu kurde nie gra. Kurokawa? Ty teraz inaczej jakoś gadasz. Tak jak zgadliście. Jestem współsprawczynią, która spowodowała to morderstwo, pomagając Yukiemu Maedzie. Okej, jest tylko jedno wytłumaczenie. Kisaragi i Mikato są jakimś programem ochronnym, który chce zabić, pokonać geniusza, a geniuszem jest Yuki Maeda. Nie ma innego wytłumaczenia, żeby ona to zrobiła. Co? Ale to jest takie... O mój Boże, wyobraźcie sobie Yukiego, który tak... Błagam, Mikako, powiedz coś w końcu, ona w końcu zwa... Zabij już tą mordę, już nic nie mów! O nie, jak my się z tego wykaraskamy, nie wiem. Rukała, o czym ty gadasz? Yuki, kazałeś mi nic nie mówić, ale chyba nie ma już teraz ucieczki. Oj. Chwila, moment. Czas o ciebie mówić?
ty nie mówisz tak wolno jak zazwyczaj. Skąd ta nagła zmiana? Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, ponieważ jestem nieuczciwy wobec mnie, ale jestem jedną z ofiar. Yuki coś mi zrobił. Groził mi. Nie miałem wyboru, musiałem zrobić to, co mi kazał. Co? Co ty? Nonsens, Maeda-kun? Groził. Maeda, a to drań! Chwila, więc to oznacza, że zostałeś zastraszony przez Yukio Maedę i nie miałeś wyboru, żeby pomóc mu w zbrodni. A że nie chcesz się tu podróżyć samej siebie? Nie za bardzo rozumiem kontekstu zdania. Bo trochę zrobiłem pierwszą część, a nie mogę już do niej wrócić. Ale chodzi o to, że została jednym słowem użyta. Ale po naszych słowach, kiedy Yuki Maeda został postawiony w sytuacji bez wyjścia, zdecydowałeś się zdradzić Yuki Maedę, który już nie za bardzo ma szansę na zwycięstwo i powiedzieć prawdę. Tak, jeżeli Yuki przegra ten proces, będę żyła, a Yuki zostanie skazany. Jeśli tak będzie, jest w porządku, nawet jeżeli złapiecie sprawcę. Jeśli tak, dlaczego nie powiedziałeś to na początku? Bałam się. Przerażający odcisk strachu Yukiego został we mnie głęboko zakorzeniony. Nie byłam w stanie otworzyć ust. A w momencie incydentu, według planu Yukiego, miałam zostać oskarżona o bycie sprawczynią. Myślałam, że mi nie uwierzycie, jeżeli będę tak naciskała. Cóż, to jest pewne. W takiej sytuacji, jeżeli powiesz, że ktoś inny jest sprawcą, twoje podejrzenie będzie tylko narastało. Teraz jeszcze jedna teoria by mi pasowała, ale to już jest totalny odlot. Nie, dobra, nawet nie ma sensu, bo wcześniej mówiliście o tej podmianie ciał. Jeżeli by do tej podmiany ciał doszło, a wiemy o tej zasadzie wstępnej, no to tak naprawdę ona teraz może prowadzić Saragiego, ponieważ ma na jego punkcie obsesji, jeżeli on żyje oczywiście, ale to jest, mówię, to jest odlot. A jeżeli on by żył i rzeczywiście ciało, które znaleźliśmy, tak naprawdę zawsze na przykład do Kinjiego, to... No to miałoby jakiś sens, ale według mnie to Kitmo Okume i ludzie by poznali, że to jest ciało Kinjo, a nie ciało Kisaragiro. Byłaby chociażby wzmianka o dziurze w głowie. Więc nie, to jest bez sensu. Aczkolwiek byłoby to ciekawe. Teraz to wszystko się skończyło. Rozczarowanie Maedy jest tak duże, że on nawet nie ma siły gadać. Dokończmy to. Czas na głosowanie. Poczekajcie! Coś jest nie tak. Mikado-chan jest bardzo dziwna i wszystko jest dziwne. Możemy o tym jeszcze pogadać? Chociaż troszkę. Szczerze? Chyba po raz pierwszy jakkolwiek zdradzą się za Kanę. Bardzo dobrze. W sensie widzę w niej sojuszniczkę w tym procesie. Okej, nie mamy czym strzelić. Mamy rozbity jeden pocisk prawdy. Poczekajcie chwilę. Coś tu jest nie tak. Nie jest. Teraz przy wspólniczce wiem wszystko. Jeżeli nie jesteś przekonana, i tak musisz to przyznać. Yuki Maeda jest zabójcą. Ale co z bronią? Nawet nie wiem, co jest bronią. My już wytłumaczyli, że to musiała być bomba sterowana z daleka jakaś. Nawet jeżeli to była prawdziwa bomba, to ciężko było znaleźć ślady. Jeżeli tak jest, to jest możliwe... Nawet jeżeli to... Niemożliwe, żeby zostawić pokój otwarty. Poza tym wszystkim, prokuratorka sama przyznała, że jest sprawczynią. Przestań, Akane! Tak jak powiedzieliście. Maeda postawił bombę na czwartym piętrze wczoraj. Zdecydował bombę i zabił Yamato Kisaragiego. Taka jest prawda. Mi się wydaje, że to może jeszcze iść w taką stronę, że... Rzeczywiście my to zrobiliśmy, ale jesteśmy nieuczciwym geniuszem i zabijemy Mikako jako taką niewygodną świadka i
to wszystko pójdzie w stronę takiego, nazwijmy to bad enda. Co ja mogę zrobić? Czy ja mogę coś strzelić? Może ja muszę coś pobrać? Ale chyba tak się nie da. Mogę strzelić na przykład... te słowa, że jestem zabójcą? Nie, nie mogę. Co ja tutaj mogę zrobić? Może mogę jakoś... O! No, that's wrong! Poczekaj, Maja Dakun nie jest zabójcą. Był tak, fajnie, że nam pomaga i tak dalej. Nie czuję aż takiej bliskości tego, bo... rozumiem, co tutaj próbuję zrobić z tą postacią i nie jestem tego aż takim dużym fanem, aczkolwiek bardzo miło z jej strony. Akane, bardzo cię propsuję. Pewnie każdy spodziewał się, że powiem takie słowa w tej serii. Oj, wybaczcie, ale sobie przesunąłem aż wszystko. Jak długo będziesz się trzymała? Jak długo będziesz się dotrzymała? Nie jesteśmy tymi, którzy dają odpowiedź. Tutaj grają dowody i rozumowanie. Dowody pokazują odpowiedź. Nie, sami to powiedzieliście, prawda? Maya Dakun był tym, który zainstalował bombę i zadał ostateczny cios. Ale to niemożliwe, żeby on cokolwiek zainstalował. Dlaczego? Jeżeli on cokolwiek zainstalował, musiał to zrobić dzień przed incydentem, racja? Ale wczoraj, dzień przed incydentem, byłam na czwartym piętrze od rana do wieczora. Przeszukiwałam każdy pokój. Jak tylko mogłam. Coś ty powiedziała? Nie kłam nam. No, rzeczywiście była. A ciekawe, że ten fart się teraz przydał. Nie, to nie jest w 100% pewne. Ale warto to wziąć pod uwagę. Też widziałam Tyra na czwartym piętrze przez cały wczorajszy dzień. Mówiła, że nawet kiedy wystąpił incydent z Kinjo, ona przyszła... ona się trochę spóźniła do swojego pokoju. Że była cały dzień na czwartym piętrze. Ale nikt nie przychodzi na czwarte piętro, aż zeszło na dół po skończeniu śledztwa. I nie widziałam, żeby cokolwiek było tam zainstalowane, co oznacza, że nikt, łącząc to Maya Dakuna, Maya Dakun nie robił nic na czwartym piętrze przez cały wczorajszy dzień. No daj, Shuki, przebudź się. Ale jak ty to możesz zagwarantować? Może ty przygapiła to? A może ty się minęła z tą osobą? Mylisz się, oczywiście. Wiem, że moje umiejętności przeszukiwania są kiepskie. Ale ja... mogę jakby rozpoznać taką sytuację, jak wysadzenie czyjejś klatki piersiowej, kiedy ją zobaczę? Coś w tym stylu? Dziwne drugie zdanie. Przyznaję. To moja wina, że pominąłem fakt, że badałaś desperacko czwarte piętro wczoraj. Cały dzień. Szkoda, że nie możemy tego udowodnić. Ale poza tym, chcę o coś zapytać. Dlaczego? Dlaczego kryjesz Yukio Maedę tak bardzo? Choć on się przyznał. Choć ktoś się przyznał, że jest jego wspólnikiem, a że on jest sprawcą. To... ponieważ... ja nie wiem. To byłoby dziwne, gdyby Maeda Kun okazał się być sprawcą. To przez to, że Maeda jest sprawcą. Tyra... Skąd taka sympatia? Ten koleś groził mi i sprawił, żebym mu pomogła. Maeda Kun! O, ale ładna grafika. Aż sobie to może tak delikatnie... Maeda Kun, uspokój się i odpowiedz. O, jak to jest urocze, że na tym arcie akurat się Kanata Inori... jakby znalazła też. W sensie jako taki chyba najbardziej spokojny i najbardziej niewinny członek z całej tej frajny. Maeda Kun, uspokój się i odpowiedz mi. Nie zrobiłeś niczego złego, prawda?
Yuji Maeda! Ogarnij się! Spokój się i spójrz mi w oczy. Prawdopodobnie tak by mniej więcej wyglądała postać Sayaki Maizonor, gdyby dożyła do 5 rozdziału. Nie zrobiłeś niczego złego! Akane... Tak, spójrz mi w oczy i powiedz mi. Nie jesteś sprawcą. Maeda-kun nie zrobił niczego dzień przed incydentem. Ale Kurokawa... Jesteś sprawcą? Nie? Po prostu powiedz mi to! Ja... Sprawcą? Ja groziłem Kurokawie i zabiłem Kisaragiego? Nie, nie. Nie zrobiłem niczego takiego. To nie ja jestem dziwny, to Kurokawa. Ja... Nie jestem sprawcą. Maeda-kun! Jesteś dziwnego. Przysięgam, że nie zrobiłem niczego z tych rzeczy. To nie ja jestem podejrzany. To Kurokawa. Co się dzieje? Ja nie rozumiem już niczego. Teraz zeznała Akane. Nie pamiętam, żebym instalował cokolwiek na 4 piętrze. Ani żebym groził Kurokawie. Ale to jest też prawda, że Kurokawa powiedziała, że idzie na 4 piętro przed śniadaniem. Jeżeli nie został zabity jakąś zdalną metodą, nawet Maeda nie mógł popełnić tej zbrodni. Zgadza się, Maeda-kun nie jest sprawcą. Z drugiej strony Mikako-chan, która dała nam to dziwne zeznanie, przerażoną twarzą, jest bardzo podejrzana. Oho, znowu cicho. Jedno z nich to musi kłamać. Jak na to wpadłeś, Sherlocku Otori? Ale kto to jest? Kto kłamie? Akane, przepraszam. Dzięki tobie przebudziłem się. To wszystko dzięki tobie. To nic wielkiego. Oj, oj, oj. Nie musisz przepraszać. To paskudne, Maeda. Czy naprawdę chcesz zabić nas i wyjść na zewnątrz? Co? Przez twoje zwyczajne zachowanie inni się o ciebie zatroszczyli i obronili cię. Mam nadzieję, że ci się to podoba, ale ja nie dam się groźbom. Odkryję prawdę z wszystkimi i doprowadzę do twojej śmierci. Co? Dlaczego to robisz, Mikako-chan? Taira. Tak jak powiedziałaś, to wygląda jakby Maeda nie zrobił niczego w dzień wcześniej, ale... To Maeda podłożył bombę podczas ciszy nocnej. Co? Maeda sekretnie zainstalował bombę podczas ciszy nocnej, żeby móc zabić w dzień przed incydentem. Żeby przygotować zabójstwo dzień przed incydentem. To jest fakt, który usłyszałem bezpośrednio od Maedy. To wszystko prawda. Rozumiem to, co próbujecie mi przedstawić, ale samo zabójstwo zostało zrobione przez Maedę. Kurokawa, to naprawdę! Jeżeli to prawda, Yuji jest sprawcą! Wiem, ten ruje, który był rozsadł chorągiewka. Yuji jest sprawcą, to niemożliwe, żeby Yuji zabił. Ale Yuji to na pewno jest zabójca! O nie, no, nie wierzę na Boga, że to Yuji coś mógł zrobić. On by muchy jest skrzywdził. Yuji zabił! To cały proces. Przecież Akana była na 4 piętrze do ciszy nocnej. Tak jak Kurokawa powiedziała na końcu, Yuji naprawdę zainstalował bombę. Nie! Ja przestrzegałem zasady ciszy nocnej. A, zasada ciszy nocnej. Ja, ty wiesz, że to nie miało sensu, racja? My często mówili o ciszy nocnej podczas procesów klasowych. Aż do teraz. Ale bez tego nasze wielkie... Dalej są całkowicie bez sensu. O nie, Maeda-kun. Ja teraz bardzo rozpaczliwie użyłem, że on nie jest sprawcą. Użyłem wszystkich, co miałem w głowie, żeby go obronić. O, ja słakane. Ale... Jeżeli dochodzimy do tego momentu... Akane, to nie ja! Oddaj się, Maeda. Tarturu, jak... Cię zdradziłam, jako współsprawczyni, nie uciekniesz, nieważne co zrobisz.
pełni rozumiem zbrodnię. Poczekaj. Mi tak urczała, czy ty trochę za bardzo nie odleciałaś? Co? To zbyt agresywne. Oczywiście, jak powiedziałaś, jesteś sprawczynią. Stałaś się ofiarą gruźb. Teraz sytuacja pomiędzy tobą a Maedą jest przeciwna. Nakładasz na Maedę tyle ciśnienia, tak bardzo go przyciskasz, że nazywasz go złoczyńcą. Tak właśnie działa złość, która nabudowała się we mnie przeciwko Maedzie. To, co on mi zrobił, powiem to po jego egzekucji. Zdałem się, że to zostanie skazany. Co? Rejchan, co masz na myśli? Mikaku Kuruka zeznawała ci czas temu. Podczas dnia to jest niemożliwe, żeby postawić bombę przez Tyre, ale... To nie było podczas dnia, ale podczas ciszy nocy? To jest kłamstwo. Co? Kurukawa kłamie? Maeda, Tyre i Otori. Szkoda mi was. Od dnia, kiedy weszłam z wami w relacje, współpracy... Imitowałam pomysł Jinjo, żeby was monitorować. Pomysł Jinjo? Aha. Przykładałam nitkę do was każdej nocy, żeby sprawdzać wasze alibi podczas godzin nocnych. Tak jak on to robił podczas pracy z Hatano. O ironio! O ironio! Pomysł Tsurugiego Kinjo nieśmiertelny. Podobnie jak on. Niesamowita sprawa, powiem wam. W sensie, nie jestem fanem recyklingu pomysłów, szczególnie w jednej grze, jeszcze jak to by było w jedynce i w dwójce, to też by było kiepskie, ale tutaj powiedzmy, że nie mam aż tak naprzeciw tego, bo w sensie podoba mi się to, że... Inaczej, dla mnie najdziwniejsze w tej sprawie, jakbym był takim Teruyą, byłoby to, jak się nagle Mikaka odpaliła. Cały czas jest cicho i nagle mówi, że przemawia, ponieważ Yuki jej grozi, to znaczy, że Yuki jej groził od pierwszego dnia, no bo ona przez całą cholerną grę jest cicho. To nie jest tak, że teraz nagle była magicznie bardziej cicho. Może trochę mniej mówiła, ale ona jest tak naprawdę rajem każdego tłumacza. Pewnie jak na przykład taki, nie wiem, Yuki ma z 50 tysięcy linii tekstu przetłumaczenia, to Mikaku pewnie przez całą grę ma z 50 linii tekstu. Nie tysięcy, po prostu 50 kropka. Wow. Ciekawe. Już nie mówiąc o tym, że... Nie wierzę po prostu, jak ktoś może dać się nabrać na to. No on to zrobił w dzień. Nagle się pojawia argument, który absolutnie sprawia, że nie mógł to zrobić w dzień. No to jednak było w nocy. No to zdecyduj się, to było w dzień czy w nocy, Mikako Kurkawa. A może Mikako Kowalska. Więc Maeda-kun. Jeżeli chodzi o jego pójście nocą na czwarte piętro. Oj, tak, to jest kłamstwo. Wczoraj, w godzinach wieczornych, Maeda wciąż był w pokoju. Nie wychodzi podczas ciszy nocnej. Oj! Co to znaczy? Dlaczego ty kłamiesz, że jesteś współsprawczynią? Bo jesteś współsprawczynią Kisaragiego, jestem to pewien. Cóż... Może założenie bycia wspólnikiem jest złe? To... masz na myśli? Nie wspólniczka. Niewinna osoba, próbująca uciec przez obwinianie mnie. To może być prawdziwa sprawczyni. Serio? Kurokawa jest sprawczynią? Yuki, ja w ciebie od początku wierzył. Ja cały czas wierzę, że ty jesteś niewinny jak łza. To śmieszne. Teruya, sam na początku powiedziałeś, że ty nie możesz nikt inny jak Kurokawa. O, to... Na początku ja był... No wiesz... Ja trochę przesadził. Poczekajcie... Mikako-chan... Nie jestem sprawczynią, sprawcą jest Maeda. Co za żart. Jeżeli będziesz tak dalej się dotrzymała... I teraz on poruszy się nocą... I o tym, że słyszałeś to wszystko bezpośrednio od Maedy. Ale to, co zrobiłem z drzwiami, sprawiło, że twoje słowa są po prostu fałszywe. Maeda nie zrobił niczego. To tyle.
Maeda wiedział nic. Oj, przestań, przestań, kurkała. Wstyd po prostu. On oczywiście z powrotem przyczepił nitkę. Wewnątrz pokoju przyczepił nitkę, która jest na zewnątrz pokoju. No, po prostu magik. Ultimate magik. Yuki Maeda. A, to interesujące. Położyłam nitkę. Dokładnie. 3,5 metra. Przyjaciel tam miejsce, więc mówisz mi, że on wiedzie dokładnie i dokładnie przyczepił w tą samą pozycję, tak? Zgadza się, Maeda dokładnie obliczył wysokość, do której nitka była przyczepiona i przyczepił 3,5 cm. To jest kłamstwo, żeby powiedzieć, że to było 3,5 cm, głupia. Żeby wpaść w taką prostą pułapkę. Czy ty wciąż kłamiesz? Kurkała, dlaczego? Żeby zwalić winę na mnie. Głośni, głośni, głośni! Nie jestem sprawczynią. Dlaczego to się dzieje? Nie mogę tutaj zginąć. Mikako, ty... Czy to jest Mikako Kurkała, którą znamy? A może to już Mikako Kowalska? Nie, nie mogę być sprawczynią. Przestańcie, proszę. Przestańcie mnie pytać. Kurkała! Ja... nie jestem zabójczynią. O kurde, uwielbiam te momenty z tymi krótkimi stawkami głosowymi. O, ja zaraz się... nie jestem sprawczynią. Ja nie jestem nie jestem sprawczynią! Nie jestem sprawczynią! O cholera, nie wiem czy pamiętam, jak to się robi. Umierające wiadomości z radzieną. Przedśmiertna. Umierająca. Nie jestem sprawczynią. Nie jestem sprawczynią. Nie jestem sprawczynią. No, that's wrong! Nie, to nie jest no, that's wrong. To nie pamiętam. Jakaś osoba ładnie zawsze wypisuje w komentarzach, co oni tam krzyczą. Ja cały czas zapominam. Pamiętam tylko no, that's wrong i I agree with that. Kurkała, niestety. Mam jeszcze jeden dowód, który mówi, że jesteś sprawczynią. Nie, przestań. Przestań z tym. To jest to. Wiadomość przedśmiertna. Na literami było napisane Mikako, na ścianie laboratorium. To jest dowód, że jesteś sprawczynią. Była wiadomość przedśmiertna? Jeżeli była taka rzecz, powinieneś tam powiedzieć wcześniej. Przepraszam, że w ciebie wątpił, Maeda. Nie mogłem powiedzieć. Nieważne... Na to sprawie życie Turka była jedyną, która mogła popełnić tę zbrodnię, ponieważ... zostały pozostawione tak oczywiste dowody, że myśleliśmy, że ona nie jest zabójczynią. W tej sytuacji wiadomość przedśmiertna wskazująca Kurkałę daje nam raczej dziwne spojrzenie na sprawę, że ona nie była sprawczynią. Tak, ale teraz rzeczy się zmieniły. Maeda, który myślał... Który obraliśmy za sprawcę, właściwie jest całkowicie... całkowicie jest to niemożliwe, żeby popełnił zbrodnię. Ponieważ to mi Kurkała zaczęła gadać jakieś bzdury. W jaki sposób ona może być najsprytniejsza niż pozostali przestępcy? Ponieważ zostawiłaś sporo dowodów, które wskazywały na ciebie, więc bardzo łatwo uciekłaś z grona podejrzanych. Bardzo sprytnie. To jest wzmocniona wersja tego, co Satsuki wymyśliła na początku poprzedniego procesu. Czy to nie jest zbyt duże zgadywanka? Jedyny sprawca na świecie mówiący, że jest sprawcą i zostawiający tak otwarte dowody? To nie jest zgadnięcie, to naprawdę zadziałało. Ona opuściła grono podejrzanych, poczekała, żeby nasze rozmowanie dotarło na szczyt. I żebyśmy wskazali na jedną niewinną ofiarę.
Jeżeli dotrzecie do tego momentu, to docierając do tego momentu, ona sama odszyknęła się wspólniczką, która pomogła i która była też ofiarą. Sprawca nie pozwolił osobie, która była zidentyfikowana jako sprawca, żeby nawet zaryzykował. A co dzięki tobie, Maeda, który nie zrobił nic złego, który stał się sprawcą. Przepraszam, Maeda. Przeprosiłem Mekaru. Nie ma powodu, bym przeprosił. Więc to naprawdę Kurukawa zamordowała. Nie do wiary. Właściwie... myślę, że to było zbyt ciężkie, żeby to wracać. Mika Kurukawa ma też dobry motyw. Motyw? Przypomnijcie sobie, jaki motyw wymyślił Mokuma. Tym razem przedstawił nam ucznia z wymiany, która zaś Yamato Kisaragi, powiedział, że on sam jest motywem. A reakcja Mika Kurukawy, gdy tylko zobaczyła, była unikalna. Obserwanie, jak on reaguje na Yamato Kisaragiego, to była reakcja Mokumy. Trochę zbiłem wątek. Tato, teraz to ty jesteś zapędzona w kozi róg, Mikaku Kurukawa. Mam do ciebie sporo pytań, zanim umrzesz, więc lepiej na nie odpowiedz. Poczekajcie, nie mogę zginąć, jeżeli zginę, nie mogę tutaj zginąć. Nie możesz zginąć, ty. Co masz przez to na myśli? Ty się o tym nie martw. To pewnie jest, jak zwykle, sprawcowe dranie. Nie. Nie możecie tego mi zrobić. Ja... Co się dzieje? Zdrowie? Jeszcze nie. Jest jeszcze jeden problem do rozwiązania. Co? Jeżeli jestem sprawczynią... Jar zostawiłem swoje własne drzwi otwarte. Poza tym nie wiecie jeszcze, jaka broń została użyta. Dokładnie. O Jezu, jakie to wkurzające! Jeżeli nawet nie miałem takich błahych rzeczy, to jest pewne, że jesteś sprawczynią. Nie, przepraszam, ale... to właśnie powiedzieliśmy. Zostawienie otwartych drzwi do prywatnego pokoju, otwartych tak szeroko, poza resztą rzeczy... Oj, czekajcie, bo trzeba kotka. Dobra. Patrzę na dół. Nie mogę teraz umrzeć. Nie mogę umrzeć w ten sposób. Jeżeli nie rozwiążecie tej zagadki, nie możecie przyznać, że jestem sprawczynią. Czyli my co, znowu mamy zgadywać? Zakładając, że Mika Kurukawa jest sprawczynią, jeżeli spojrzymy jeszcze raz na sprawę, może znajdziemy coś, co przegapiliśmy. Lepiej, żeby to była cała odpowiedź. Ja dam się wszystko. Kurukawa. Więc... teraz, kiedy problem mojego alibi został rozwiązany, najważniejszym problemem jest narzędzie zbrodni. Nie, zostawcie to na razie! Koniec czasu, czas na głosowanie! Co? Najgorsze, że to nie dość, że czas na głosowanie to czas na koniec odcinka, moi drodzy. Myślę, że to jest dobry moment, bo zbliżamy się naprawdę do końcówki. W kolejnym odcinku po prostu prawdopodobnie zakończymy cały ten pozostały nam segment, bo myślę, że jesteśmy już dosyć blisko końca. Pewnie jeszcze będzie końcowa jakby ta closing argument, ten komiks. No a potem pewnie dowiemy się paru ciekawych rzeczy. Także tym bardziej zapraszam was na kolejny odcinek, który będzie, o ile się nie mylę, już w niedzielę. Bo zazwyczaj jak rozpoczynamy tydzień jakąś serią, to też tą serią dokończymy. Także w tym przypadku będzie to właśnie nic innego jak Super Danganronpa Another o 16 w niedzielę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, według mnie było bardzo ciekawie. Jestem ciekaw, co się za tym kryje, czy moja teoria się sprawdzi, a może to będzie coś zupełnie innego. Tego się jeszcze w tym odcinku nie dowiemy. Dowiemy się prawdopodobnie już w kolejnym prawdopodobnie też skończymy cały rozdział i zobaczymy, co tak naprawdę jeszcze nas czeka. Ja za chwilę do tego właściwie siadam, także ja się już niedługo dowiem, wy się dowiecie dopiero w niedzielę, albo już w niedzielę.
No i cóż, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Zapraszam was do opisu, macie tam dużo ciekawych linków. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moją twórczością, a nie tylko z YouTube'em, to wpadajcie. Zapraszam serdecznie. No i dziękuję wam za uwagę, życzę wam miłego dzionka. No i hej, pa pa.